To ważny dzień w życiu każdej jednostki wojskowej. Mowa tutaj o zmianie dowódcy, która przecież nie zdarza się codziennie. 3 czerwca 2024 roku nowym dowódcą 5. Kresowego Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim został podpułkownik Przemysław Pakies. Dla dowódcy to powrót do Krosna Odrzańskiego, bo w przeszłości był już związany z miastem. Ta służba nie jest lekka, jak wiadomo, służyłem w tym batalionie jako podporucznik. Część z Was już znam, także nie przychodzę tutaj jako całkiem obcy człowiek. Cieszę się, że udało mi się wrócić do batalionu, w którym zaczynałem swoją służbę. Tutaj swoje pierwsze kroki jako dowódca plutonu stawiałem. De facto w 17. Brygadzie, jeszcze wtedy w kompanii saperów, ale później już batalion szedł podporządkowanie 17. Brygady. I tutaj też wykonywałem swoje obowiązki służbowe przez 4 lata. Byłem z Wami w Afganistanie. I wiem, że batalion jest bardzo dobrze przygotowany do wykonywania zadań. Wcześniej pełniącym obowiązki dowódcy batalionu był major Łukasz Bąka, następnie kapitan Bartosz Wolny. Żołnierze, pracownicy cywilni Wojska Polskiego 5. Batalionu Saperów. Pragnę szczególnie Wam bardzo podziękować za okazane wsparcie i pomoc w czasie mojego czasowego pełnienia obowiązków dowódcy. Jednocześnie chciałbym złożyć serdeczne życzenia samych sukcesów i żołnierskiego szczęścia dla pana pułkownika Pakiesa. Gratuluję awansu i przyjęcia obowiązków dowódcy jednostki wojskowej. Przed nowym dowódcą wiele nowych wyzwań i zadań do wykonania zarówno dla dowódcy, jak i batalionu. Wielki dzień nie tylko dla batalionu, ale głównie dla tego, który jest najważniejszy w tym dniu, czyli dla dowódcy batalionu, dowódcy, który obejmuje to stanowisko. Z mojego krótkiego żołnierskiego doświadczenia mogę powiedzieć tylko tyle, że jest kilka bardzo wdzięcznych stanowisk służbowych, które ja wspominam bardzo dobrze. To jest bycie dowódcą kompanii i bycie dowódcą batalionu. Nowemu dowódcy życzenia złożył również burmistrz Krosna Odrzańskiego Grzegorz Garczyński. Panie pułkowniku, cieszę się, że mogę osobiście panu pogratulować i chciałbym w imieniu samorządów powiatu krośnieńskiego, w imieniu gminy Krosno-Odrzańskie, w imieniu powiatu i gminy Dąbie, których reprezentanci są na tym placu, życzyć panu przede wszystkim satysfakcji z nowego zadania i nowej funkcji. Życzę panu oczywiście wspominanego dzisiaj żołnierskiego szczęścia i tego, żeby Krosno stało się dla pana drugim domem. I my dołączamy się do życzeń powodzenia na nowym stanowisku.